Witam Was serdecznie w dzisiejszym wydarzeniu. Chciałem zaprosić Tomasza Lenarta, Tomasza, z którym poznaliśmy się ze swoją drogą. To też jest przykład ciekawy, jak działa networking. Spotkaliśmy się przy okazji jednego z spotkań biznesowych w Szwajcarii, spotykają się przedsiębiorcy, którzy łączą podobne wartości. Witam wszystkich, dobry wieczór w ten listopadowy, aczkolwiek piękny tutaj w Zurychu, deszczowy dzień. Tak jak Paweł nadmienił, troszkę przypadkiem, ale w przypadkach nie ma raczej czystego przypadku, jest to jakaś logika Pana Boga, siły wyższej, jak to zwać. Działam od 25 lat przeszło w branży telekomunikacyjnej. Zajmuję się planowaniem, optymalizacją. Zajmowałem się bardzo ciekawymi kwestiami optymalizacji, czyli przechodząc od planowania, gdzie w telegraficznym skrócie chcemy osiągnąć jakiś cel, przedsięwziąć jakieś kroki, mieszcząc się w czasie i w budżecie, to jest takie telegraficzne planowanie, to może być równie dobrze restauracja, mogą być wakacje, cokolwiek, to model pasuje zawsze do wszystkiego. Przechodzimy później do optymalizacji, ponieważ życie płynie, wszystko się zmienia i to, co jest dobre dziś, nie będzie dobre jutro. Mamy tutaj przykład COVID-a, który rozwalił praktycznie bardzo wiele rzeczy w biznesie i nie tylko na kanwie rozmów z Pawłem doszliśmy do wniosku, że w zasadzie te tak odległe zdaje się być światy, tak naprawdę są zbliżone, zachodzą na siebie bardzo, bardzo mocno i dlaczego by tego nie wykorzystać, tak? Także to jest tak krótko o mnie, prywatnie jestem ojcem czterech synów, trzech już dorosłych, jeden jeszcze nie. Załoga się uczy. Oprócz tego działam troszeczkę na forum publicznym. Jestem w zarządzie parafii już na drugą kadencję. To jest mała parafia szwajcarska, aczkolwiek no, budżet na polskie warunki już no, chyba wzbudza respekt. To jest powiedzmy 10 milionów złotych na rok. No to już jest czym zarządzać. To jest jakby też fascynujące, jest to, że właściwie to, że jak rozmawialiśmy o twoim biznesie, rozmawialiśmy o gastronomii, to ta gastronomia w twoim życiu jest obecna, dlatego że sam świetnie gotujesz, tak? I też przyglądasz się temu, co jest w Szwajcarii, co jest w Polsce i też to jakby też nas powodowało do tego, żeby porozmawiać na ten tak, temat. Tak, zdecydowanie, no po prostu z gastronomią, no niestety życie mi przymusiło, studiując na Politechnice Warszawskiej i chodząc przez bodajże 3 semestry na tak zwaną stołówkę centralną PW, gdzie w zasadzie podawana była jedna zupa, którą nazywaliśmy słoną, bo była faktycznie słona w różnych wariantach, była biała zupa, słona, która udawała barszcz, była czerwona zupa, która udawała pomidorową, generalnie po którejś tam z kolei podwyżce uznałem, że nie, to nie ma sensu zniszczyć żołądek i jeszcze do tego stracić większość swojego budżetu, zacząłem gotować z lepszym lub gorszym skutkiem. No nie jest tu nic wielkiego, ale generalnie lubię eksperymentować, dzięki COVID-owi nauczyłem się piec, także mam też stanowisko w domu naczelnego piekarza, nawet mi to wychodzi i sprawia dużo radości, bo to jest odmiana od tego, co robię zawodowo, czyli to, co robię zawodowo, no nie da się często dotknąć, tak, a jeżeli chodzi o chleb, no da się go powąchać, zjeść, pomacać, jest to realna rzecz, a jak wyjdzie, wszyscy mają radochę, co o to chodzi właśnie w gastronomii, to pójdziemy też dalej, nie? Tak, dokładnie. Też bardzo chętnie, jeżeli się zgodzisz, to udostępnię twojego Facebooka, na którym czasami się pojawiają. Swoją drogą świetne zdjęcia, zarówno odpieków, jak i dań. Prywatnie robię sobie notatki, może z tego powstanie kiedyś jakaś publikacja. Zajmuję się czymś takim jak kod kulturowy. To jest bardzo, bardzo ciekawe podejście, znaczy pojęcie, które jak gdyby skupia się na komunikacji. Głównie chodzi o komunikacji interpersonalnej, czyli jak komunikować się mają ludzie na przykład pochodzący z różnych kultur. I gastronomia, temat jedzenia jest tematem uniwersalnym, który jest ponad wszystko, jest ponad politykę, ponad religię, ponad kolor skóry. I no, do stołu siadamy z przyjacielem, siadamy z rodziną, siadamy z partnerem biznesowym. Generalnie przy stole dzieje się bardzo wiele fajnych rzeczy. Dokładnie.
tureckie przysłowie mówi, jak wstajemy od stołu z gniewem, to zawsze przynosi nam to stratę. Także jeżeli chodzi o temat, jest to temat uniwersalny, czyli gastronomia to jest po prostu może nie sens, ale też jakiś ośrodek, jeden z bardzo ważnych ośrodków naszego życia. Także to mnie też fascynuje, no, żyję w takim kraju, w Szwajcarii, który jest wszędzie blisko, tak? Jest blisko do Niemiec, blisko do Austrii, blisko do Francji, do Włoch. Szwajcaria też ma swoje tradycje kulinarne. Wszędzie jest troszeczkę inaczej i bardzo lubię, odwiedzając różne dziwne miejsca, właśnie zobaczyć, czym się to różni, ale też czym się, jakie ma to elementy wspólne, tak? I kwestia planowania i później optymalizacji. No to jest podejście uniwersalne i do gastronomii jak najbardziej panuje, bo niestety zauważyłem, i to w rozmowach z Pawłem też wyszło, że niestety u nas gastronomia, zakładanie interesu gastronomicznego dzieje się na zasadzie Heniu robi świetne kotlety schabowe i oczyma duszy widzi już króla kotletów na Polskę i sieć restauracji kotletowych, a okazuje się, że niestety no, nie udaje mu się na tym rynku utrzymać i że sama kwestia kotleta okazuje się być drugorzędną. No to jest, to jest ciężkie, to jest brutalne i podejrzewam, że nie jednego już doprowadziło do jakiejś życiowej tragedii lub plajty. Tak, jeden z powodów tego uruchomienia tego kanału zresztą było też to, żeby dać bardzo proste i praktyczne, to zresztą jest z mottem kanału, rzeczy, które mogą w bardzo prosty sposób pomóc restauracjom. Dokładnie. Bo tutaj zarówno tak samo, zarówno ty, jak i ja nie mamy w intencji narzekać czy podcinać gałęzi biznesmenom, natomiast trochę tak wstrząsnąć nimi, nie może ci przychodzić do głowy taki element, który związany jest właśnie z jak planowanie może z twojego doświadczenia wpływać na efektywność. Tak, to planowanie, czyli musimy zrobić, to jest truizm, tak? Jak do każdego, zabierając się do każdego pomysłu przedsięwzięcia, tak samo w domu chcemy zrobić szafkę pod telewizor, bo akurat żadnej innej fajnej nie znaleźliśmy, musimy zrobić plan, zaplanować, zebrać materiały, to jest dokładnie ten sam proces, czyli w gastronomii, co jest ważne, są przy planowaniu, musimy uwzględnić trzy elementy, czas, miejsce i powód, czyli czas. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy nasz klient pojawia się, idziemy dalej, bo to jest nieważne, znaczy ważne, ale jeszcze całościowo. Później, w jakim miejscu, trzy, z jakiego powodu. I jeżeli będziemy widzieć te trzy elementy razem, to mamy już jeden praktycznie najważniejszy krok zrobiony. Na przykład, przyjmijmy się na przykładach, tak? Byłem teraz we Włoszech, to jest piękne miejsce w górach Campo Imperatore, to jest mekka motocyklistów, piękne krajobrazy, piękne drogi, coś wspaniałego. Jest tam mała restauracja, ona oczywiście teraz była zamknięta, czyli mamy czas. Ta restauracja jest sezonowa, czyli ona jest otwierana, jak się robi ciepło i zamykana jest, jak się robi zimno. Obsługuje tylko turystów, ale jak już ich obsługuje, to obsługuje ich mniej więcej od rana do wieczora. Czyli mamy już jasno określone miejsce, jasno określony czas. I powód, no ludzie sobie jeżdżą motocyklami, jest to zawsze przygoda, jest to szpas. Na motorze to jest taki, no faceci umownie, no odważni, twardziele, tak, jeden się zabije, drugi się połamie, ale właśnie też to jest, no, część tego ryzyka, tego smaczku. No i też wynika z tego profil, tak, tam jest i wino, tam jest i piwko, oczywiście nie wszystko w normie i jest fantastyczne, są dosłownie wielometrowe grille i to rzeczywiście pasuje do obrazu, pasuje do klienta, czyli już mamy ok, no, nasza knajpa nie będzie działać zimą, ponieważ tam jest wszystko zasypane, nikogo tam nie będzie, czyli od razu to modeluje nam cały plan biznesowy, czyli już nie możemy zakładać wpływów przez cały rok, musimy obliczyć wpływy przez 3-4 miesiące i z tego musimy się utrzymać, naszych pracowników, i to musi wszystko zagrać. Tak samo mamy, tam nie przyjedzie miliarder, który będzie chciał zjeść Chateaubriand albo napić się Chateau Mouton Rothschild 65 czy któryś rok. On nie przyjedzie.
nie ma takiego klienta, tak, że tak samo raczej nie będzie tam matek z dziećmi, które będą chciały frytki i chicken nuggetsa. Tam musi być grill, tam muszą być właśnie szaszłyki w ilości hurtowej, musi być piwo, musi być muzyczka. Inny przykład, podobny zresztą, jadłodajnie gdzieś nad polskim morzem, tak? Jeszcze inny może być kantyna przy jakiejś dużej firmie, gdzie ludzie przychodzą mniej więcej 11:30, 1:30, to jest standard taki szwajcarski, ale poza tym czasem nie przychodzą, ewentualnie przychodzą na ciacho i na kawę. Czyli mamy zawsze, jacy ludzie przychodzą, kiedy przychodzą, dokąd przychodzą, nie? Inna sprawa, kolejny przykład, Jezioro Cuk, restauracja przy Małym Porcie, bardzo nastrojowa, z pięknym, cudownym widokiem na górę Pilatus, na Stare Miasto, no tam już jest inny styl, tam w południe nikt nie przyjdzie, bo akurat film nie ma, tam matki z dziećmi raczej też nie przyjdą, ale tam przychodzi troszkę lepsza klientela, tam przychodzą pary, tam przychodzą ludzie, którzy cenią sobie no, doskonałą obsługę, właśnie widok i bardziej wyrafinowaną kuchnię. Czyli na etapie planowania musimy nie tyle myśleć, ja postawię na przykład w Lublinie pod Zankiem budę z kotletami schabowymi, tylko się zapytać, kto tam jest, kiedy tam jest i co temu człowiekowi sprzedać. Czyli to musi być jakieś badanie rynku, tak? Przejść się, zobaczyć. I to jest właśnie planowanie w tym momencie. Czyli już to jest właśnie ten kamień milowy. Musimy wiedzieć, kiedy będziemy serwować, co będzie, komu i w jakim miejscu. I po tej analizie, po tej części planowania możemy też równie dobrze dostać wynik negatywny, czyli ten nasz model biznesowy, któryśmy sobie założyli, ta gastronomia nam po prostu nie wyjdzie. Sam wiesz, że wielu gastronomów, zresztą wielu z nas, podchodzi czasami do tego, co chcemy zrobić w kategorii tego, ja to lubię robić, ja jestem w tym dobry, mam taki pomysł, a tak naprawdę potem zderzamy się z rzeczywistością, którą spokojnie mogliśmy zaoszczędzić sobie masę pieniędzy i czasu. I robiąc stresy. Krótki, dlatego, że upadek większości restauracji, do których kieruję ten kanał, to jest dlatego, dlaczego chcę to robić. Też dlatego, że upadek takiej sieci restauracji albo pojedynczej restauracji to jest tragedia. Tak? To jest zainwestowane masę czasu, pieniędzy. Więc nawet jeśli ktoś z Państwa ma restaurację, tak, to i tak warto ten proces przejść jeszcze raz, bo być może to jest dobry moment na to, żeby przebudować ten wzorzec, albo zrozumieć, dlaczego coś nie działa. Tak samo ten, ale myślę, że kluczowy właśnie jest ten model, bo to później wyznacza nam także koszty. To jest kolejny jak gdyby kamień milowy, czyli jeżeli nawet mamy pomysł, który będzie pasował, skupmy się na przykładach, tak, załóżmy, tak, mamy jakieś fajne miejsce, zresztą Szwajcarzy w niemieckojęzycznym obszarze jest takie powiedzonko Lage ist Trumpf, czyli położenie jest atutem, jest no czymś, co wygrywa, czyli jest to miejsce, tak? Załóżmy, że mamy jakiś taki, ja to nazywam hubem komunikacyjnym, czyli gdzie pojawia się masa ludzi rano, mniej więcej w południe i wieczorem, którzy dojeżdżają do pracy, zmierzają do pracy, czyli mamy już sporo klienteli, jest już pomysł fajny i teraz to jest oczywiste, nie możemy otworzyć tam restauracji gourmet, bo nikt tam czasu nie ma, czyli musimy robić to, co robią perfekcyjnie Włosi. Wpadają ludzie, biorą szybką kawę, biorą croissant, biorą kanapkę i uciekają, także klient wpada i wypada, to jest 3 do 5 minut, czyli musimy być, od razu widzimy, aha, klient to jest ten komuter, city commuter, on wpada, załatwia co ma, albo co ma załatwić, czyli pije kawę, zjada sobie coś na szybko, ewentualnie bierze to w rękę, take away, kawka, czyli musimy być przygotowani. Wielu ludzi musimy obsłużyć jak najszybciej, czyli musimy mieć oczywiście wtedy staff odpowiedni, musimy mieć ekspresik do kawki, który się sprawdza w domu, jakiś automacik, tylko musimy mieć, no niestety, ale maszynę z 4-5 nalewakami, która nam zrobi, nie wiem, wydajność 6000 espresso na godzinę. Są takie rzeczy. To jest bardzo ciekawe, bo analiza na poziomie, o którym my tutaj mówimy, ona nie zajmie więcej niż jednego dnia
czasami 3 dni. Dobre jest też pójść na miejsce, zobaczyć, aha, tak jak sobie policzyć, okej, postać sobie, aha, tylu ludzi, na pewno już tam coś jest, okej, zobaczyć, tylu ludzi, nie wiem, jest naleśnikaria, poświęcić 1 dzień, 2 dni, zebrać dane, czyli to jest dokładnie to, czyli żeby coś zaplanować, musimy zabrać dane. Rynek to jest, powiedzmy sobie szczerze, to też jest wojna, nie, to jest, rynek jest brutalny, tu nie ma zmiłuj, nikt nikomu nie pomoże, raczej podstawi nogę i z tym, że im lepiej się przygotujemy do tej walki, no tym mamy większe szanse, czyli zbieramy te dane rzeczywiście, czyli jaki klient, kiedy, gdzie. Teraz jedną rzeczą standardową, które robię przy optymalizacjach klientów, to ja pytam na początku, po pierwsze na początku sam obejdę sobie dookoła tą restaurację w promieniu kilometra, tak? I wszystkie jadłodajnie, bary, restauracje, wszędzie, gdzie ludzie mogą wpaść na coś do picia albo coś do jedzenia, po czym przychodzę do restauracji i pytam ich o to samo, tak? Czyli kto jest waszą konkurencją, gdzie jest wasza konkurencja? I w najlepszym wypadku słyszę 50% punktów, które są w okolicach, tak? Jak mówię o kilometrze czy 1,5 kilometra. A jeżeli pytam o menu, o ceny, to jest, tu nie ma odpowiedzi, a to powinno być elementem podstawowym praktyki comiesięcznie, że jeden z pracowników albo nawet my sami pójdziemy, zobaczymy, co jest w menu, co się zmieniło, zobaczymy też, czy istnieje dany punkt. Chyba też o tym mówisz. Mhm. Zebranie danych i określenie co, gdzie, kiedy wyznacza nam kolejny krok, o czym ty w poprzednich odcinkach wspominałeś, czyli jak mamy miejsce, to od razu wiemy, ile mniej więcej będzie to kosztować. No możemy się zapytać, czy jest coś wolnego, możemy pójść do miasta. Jeżeli i wtedy mamy kolejny element bardzo ważny, ile za to miesięcznie będziemy musieli płacić i tylko ten jeden element kosztu pozwala nam określić, czy w to idziemy, czy nie, bo jeżeli na przykład spędziliśmy 2 dni obserwując i doszliśmy do wniosku, że co prawda ludzi jest wiele, ale tylko 1/10 z nich cokolwiek kupuje i założyliśmy dobrze, no to jesteśmy w stanie umownie zgarnąć część konkurencji i załóżmy wygenerować dodatkowo z racji tego, że zaoferowaliśmy coś nowego, możemy wtedy już mniemać, jaki obrót zaczniemy generować. I konfrontując go tylko z kosztami najmu danego punktu, mamy od razu wyznacznik, czy ma to szansę powodzenia, czy wyjdziemy na swoje, czy możemy powiedzieć nie, to nie jest ten czas i to miejsce dla nas i lepiej poszukać sobie w innym miejscu albo nie tego. No bo patrząc, co się teraz dzieje ze względu na koszty ogrzewania, energii i czynszów, no to jest katastrofa. Tomek, zakładając, że chciałbyś zostać jutro gastronomem, tak? Mm-hmm. Te punkty, o których oczywiście to nie jest najłatwiejsza droga, więc jakby nie jest tak, że cię zachęcam do tego. Natomiast jak miałbyś się, powiedzmy, miałbyś taki pomysł, że otóż uruchamiam sobie, to ile te rzeczy, o których tutaj mówimy, do których ty powiedziałaś, ile one by ci zajęły, żeby mieć ogólny obraz tego takiego do poziomie 0-1, czy wchodzę, czy nie wchodzę? Znaczy, rozumiem, że zaangażuję się w to sam i rzeczywiście to jest mój projekt, dysponuję całym swoim czasem. Ja myślę, że do 2 tygodni byłbym w stanie już mieć naprawdę dobry obraz sytuacji. Włącznie z obejściem wszystkiego, co jest dookoła, zrobieniem map. Gdybym był bardzo zdesperowany, to można to skrócić swobodnie do tygodnia. Wpadam sobie, okej, przeznaczam na wszystkie te punkty, obchodzę, nie muszę przecież wszystkiego od razu zamawiać, wystarczy, że przejrzę sobie kartę, zamówię sobie ciastko, zamówię sobie jedną, drugą kawę, posiedzę tam godzinę, dwie, nikt mnie przecież nie wygoni z tych restauracji, poobserwuję sobie, wpadnę tam właśnie w godzinie szczytu, bo to jest najważniejsze niż poza szczytem, kiedy nikogo nie ma. Czyli powiedzmy 1-2 dni realnie mogę sobie poświęcić na taki survey, na zrobienie notatek, później trzeba te notatki poobserwować, spróbować znaleźć powiedzmy pusty lokal, zadzwonić do zarządu, zapytać się,
ile ta ryba kosztuje i jakie są warunki umowy. Mhm. I już mamy pierwsze rzeczy, nie? Zobaczyć, czy, bo są, jest wiele nawet pustych lokali, które się zamknęły, czyli ktoś przed nami nie miał szczęścia, co też może być dla nas no, raczej mało zachęcające, bo już jeden się przewrócił, ale jest pytanie dlaczego, także może niekoniecznie. Ale oczywiście, ale z tego co mówisz, to nawet okej, okay, bo z perspektywy biznesu gastronomicznego jesteś laikiem. Nie masz tym problemu, chyba że to powiem. Natomiast tak, oczywiście. To co mówisz jest nie tylko, to nie jest tylko intuicyjne, tego też wynika z takiego naturalnego podejścia twojego do prowadzenia projektów na poziomie takim absolutnie tak, elementarnym. Tak. Odnośnie gastronomii, powiedzmy, no mamy bardzo malutką mikrogastronomię, to jest kwestia wyżywienia 6 ludzi, także jest to mikro zadanie, ale jednak jest, także problemy są zawsze te same, czyli nie kupować na przykład drogich produktów i za dużo i ryzykując to, że się po prostu kiedyś tam wyrzuci. Także to jak gdyby współgra z historią trufli za 300 tysięcy dolarów, która zgniła w knajpie w Hongkongu tylko dlatego, że kucharz o niej zapomniał, a drugi pomocnik kucharza wrzucił ją gdzieś tam z tyłu na ostatnią półkę w lodówce. No, także w domu, powiem tak, jest kwestia skali, ale problemy są zawsze te same, czyli trzeba prowadzić odpowiednią gospodarkę materiałową, co się wiąże z ograniczaniem kosztów, trzeba optymalizować czas i załogę, no bo ktoś to musi, że tak powiem, chętnych jest 6 osób do zjedzenia, a do chętnych do kodowania i czasu jest troszeczkę mniej, także część jest zjadana w różnych porach, część jest zrobiona na takeaway, także ja się śmieję, także podejrzewam, że to samo oczywiście w innej skali i myślę, że z większą ilością problemów także występuje w gastronomii, z tą różnicą, że ja nie kasuję jeszcze dzieci za to, co jedzą, także w tym sensie prowadzę biznes deficytowy. Też mieliśmy spotkania, zresztą będziemy rozwijali ten temat z Bartoszem Firmowskim odnośnie właśnie z jednej strony optymalizacji biznesowej, ale z drugiej strony też odpowiedzialności za tak naprawdę odpowiedzialności społecznej i też takie zamarnowanie jedzenia. Tak. Można naprawdę, to nie chodzi o to, żeby jakimiś bardzo drogimi narzędziami, tylko po prostu odpowiednio prowadząc procesy, można zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. No i to jest jakby to w tym kierunku też idziesz, nie? To jest dokładnie to. Kiedyś na przykład miałem zdanie, muszę się szczerze uderzyć w piersi, chyba fałszywe, bo uważałem, że powiedzmy czasy PRL-u były ciemne, okrutne i zabiły gastronomię. Znaczy teraz studiując historię, chodzi mi o XIX, XX wiek, mówię lata międzywojnia, dochodzę do wniosku, że pod pewnymi względami PRL nie był taki najgorszy. Jedną miał zaletę, potrafił gotować dużo, szybko i w miarę tanio. Także ja pamiętam nawet historię huty w moim mieście, która w szczycie zatrudniała tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, prowadziła 5 czy 7 stołówek zakładowych i potrafiła te zgraje nakarmić, może to nie było specjalnie wyszukane, i potrafiła zorganizować wszystko łącznie z produkcją żywności, ponieważ było gospodarstwo rolne, które produkowało jakieś nieprawdopodobne tysiące tuczników i załoga te wszystkie tuczniki tam w ciągu roku zjadała. Także jeżeli chodzi o organizację pracy procesów, myślę, że nie ma co tych ludzi potępiać, bo to jednak działało, powiedzmy sobie. Oczywiście krewetek nie serwowano i francuskiego wina do picia nie dawano, ale póki na przykład nie było, też było dostępne. I znowu, optymalizacja procesy, tak? To po raz kolejny mówię. I tak samo przepisy, także myślę, że nie jeden restaurator zdziwiłby się, jaką kopalnią mogą być właśnie książki kucharskie z PRL-u, ponieważ tam nikt się nie wysilał i nie próbował zdobyć jakichś nie do zdobycia materiałów, bo to możemy porównać na przykład bardzo popularne swego czasu książki niejakiej Ćwierciakiewiczowej, Czówny, które właśnie wyrafinowane przepisy na wszystko, to była taka kuchnia ziemiańsko-dworska,
ale nie wiem, czy nawet teraz w Zurychu byłbyś w stanie kupić wszystko, co tam ta pani do recept wrzucała, nie mówiąc o wykonaniu. Także możesz faktycznie lepiej się przewrócić i wrócić do tego, co jest łatwe, szybkie i do tego dodać jakąś fajne dekorowanie, jakąś taką właśnie coś kreatywnego, nie? Czego u nas nie ma. Także... Właśnie, tutaj tak jak rozmawialiśmy, bardzo mnie ciekawi taki temat, dlatego że szukamy rzeczy, które nie budżetem, tylko rzeczami, które właściwie każdy restaurator może zrobić przez swoją decyzję i wdrożenie pewnego elementu, pewnego systemu, co można zrobić. I teraz tutaj chciałbym, żebyś się podzielił swoimi przykładami z krajów, w których często jesteś, czy Szwajcarii, Francji, Włoch, takich rzeczy, które, kurczę, tam się udają, a w Polsce ci ich strasznie brakuje. Takich parę konkretnych punktów. Co razi niestety w Polsce, to jest nieprawdopodobny eklektyzm. Jest to, że nie ma określonego stylu. Na przykład wchodzimy do czegoś, co się nazywa pizzeria, albo coś pretenduje do miana bycia włoskiej kuchni i znajdujemy tam jakieś pizze, które w ogóle nie mają nic wspólnego z pizzą. Nie daj Boże, to jakieś mrożonki odgrzewane, to już jest tragedia. I wystrój nie pasuje, karta nie pasuje, muzyka nie pasuje, kelnerzy nadosani, no nic tam nie pasuje, nie? I nawet kawa nie pasuje, no i to razi, bo ja nie wiem, dokąd przyszedłem, no widzę, okej, i jak idę do pizzerii, chcę zjeść pizzę, tak? Ewentualnie ja wchodzę do restauracji, to oprócz włoskiej, czyli chciałbym mieć pizzę, chciałbym móc zjeść gnocchi, ewentualnie jakąś pastę z czymś. Tego nie ma już. Wchodzę do włoskiej restauracji i widzę kotleta schabowego. No, także jak wchodzę na szybkiego hamburgera, czy no to ja chcę zjeść szybkiego hamburgera, a nie żeby ktoś się wysilał i dawał mi kartę dań, którą muszę studiować jak książeczkę do nabożeństwa. To też jest bez sensu. W ogóle też się trend robi, czego na przykład w Polsce nie ma. Jeszcze i może byłoby warto, szczególnie w takich turystycznych miejscach i restauracje, które na przykład w czymś się fajnym specjalizują, przychodzi człowiek na przykład, żeby zaproponować menu degustacyjne, czyli nie, że ja zamawiam jedną przystawkę, kolega drugą, ktoś trzecią, tylko przychodzą i z tych wszystkich przystawek każdy może sobie popróbować, co chce. To mu pasuje, tamto mu pasuje. I gdyby była taka możliwość, no też jest fajna, nie? Czyli takie coś, może nie menu à la discrétion, ale taka biesiada, czyli już nie tyle my myślimy, co byśmy chcieli może zjeść, to nieważne. My się skupiamy na rozmowie, na świętowaniu czegoś fajnego, a oni nam coś w tym momencie donoszą. Coś na ciepło, coś takie wesele w skali mikro. Nie? I to też może byłoby jakimś takim pomysłem na taki upscope. Nie? A ja, czy takie menu degustacyjne się pojawiają, ale to jest coś, co na pewno jest cenną uwagą, że ludzie też mają problem z podejmowaniem decyzji. No to po co mają podejmować decyzje? Weźcie wszystko w wersjach próbkowych, tak? No oczywiście. Więc to jest bardzo ciekawe. To jest tak jak francuskie podejście do kuchni, czyli no nie jesteśmy w stanie wchłonąć 12 dań, tak? Ale jeżeli to będą duże porcje, po nie wiem, 400 gramów, 300 gramów jedna, to jest niemożliwe. Ale jeżeli to będzie tak jak po 50-70 gramów, no to dlaczego nie? Wtedy rzeczywiście jeszcze rozłożymy to w czasie, jest to zupełnie... I takie trendy też są, widzę w niektórych restauracjach, szczególnie w sezonie mamy po prostu 3, 5, 7, 9, nie? Menu. I generalnie jest budowane tak sprytnie, że te 3 oczywiście się w każdym powtarza w piątce, w siódemce i w dziewiątce, po prostu dochodzą 2 nowe rzeczy do piątki, 2 nowe do siódemki i do tej dziewiątki też 2 nowe, także to nie jest tak, że to jest, baza zawsze jest ta sama, tylko budujemy. I też z końca też to nie są wielkie rzeczy, nie? To będzie jakiś mus, to będzie jakieś ciasteczko, to będzie jakiś makaron fajny, coś takiego, nie? Może jak podchodzisz do menu, jak dostajesz menu od kelnera,
to które menu uważasz za dobre, czyli takie, które zachęca cię do kupienia, a które uważasz za kiepskie? Powiem tak, ja cenię sobie prostotę i nieprzeładowanie. Czyli, okay. czyli jeżeli przychodzę do restauracji. Tak, czyli przychodzę, czyli taki standard, jak jest, załóżmy, nawet i w Szwajcarii, czy we Włoszech często, czy nawet we Francji, wchodzę do restauracji, zaczyna się zupa, temat zup. I no, nigdy nie ma zup 5, 7, co na przykład w Polsce często bywa. I jest żurek, i jest barszczyk, i jest barszcz ukraiński, jest zupa jakaś tam koperkowa, rybna. Za dużo. Mhm. Za dużo. Ja myślę, że... I nie miałbyś problemu, żeby miały 3 do wyboru, na przykład... Dwie. Zawsze, właśnie. Nieśmiertelny, zawsze będziesz miał ten bulion, zupę klare, bouillon, cokolwiek. To musi być zawsze. To nie jest jakaś filozofia, żeby to ugotować. To się zawsze sprzeda. Myślę, że dwie, tak jak dla mnie jest to optymalna, czyli jedna, która jest zawsze, czyli ten rosół, bulion, to jest temat nieśmiertelny. Tutaj możemy zmieniać warianty, czy podać to z makaronem, czy jeszcze lepiej z jakimś krutonem, czy na przykład podejść do tematu kreatywnie, czyli podajemy maksymalnie gorący bulion, wręcz wrzący, i do tego dajemy żółtko samo. I wtedy jak sobie to łyżką rozmieszamy, robią nam się coś w stylu klusek. Jest to fajna rzecz, w Polsce raczej nieznana, jeszcze się nie spotkałem. Tutaj bardzo często jest spotykana, czyli klient mieszając bulion robi sobie kluski z tego jajka. I takie coś zawsze, i myślę, że no to nie jest ani drogie, ani skomplikowane, a fajnie, że jest, tak? Druga zupa może być albo to jakaś specjalność zakładu, albo sezonowa. Nie wiem, załóżmy w tym tygodniu albo w tym miesiącu mamy lato, mamy zielony groszek, niech to będzie zupa krem, zazwyczaj są to zupy krem, niech to będzie z zielonego groszku, niech to będzie z kukurydzy, niech to będzie zupa z dyni, taka jesienna, fajna, sezonowa, co nie jest jakieś specjalnie skomplikowane, żeby to zrobić, a jest świetne, zwłaszcza jak się to przebrać, da przybrać uprażonymi ziarenkami z dyni i troszeczkę oleju z dyni na wierzchu, bo wygląda to i smakuje genialnie, a przy tym jest proste. Rosół, czy tam bulion, plus jedna specjalność, tak? Jedna specjalna, dokładnie. To świadczy raczej o tym, że jesteś w dobrym miejscu i w ogóle cię nie odstrasza do tego. Nie, tak. No ja też tak patrzę na to właśnie w sensie procesu i pragmatyczności, tak widzę, jest restauracja, jest tyle i tyle stolików, czyli albo ktoś musi tę zupę ugotować dla mnie specjalnie, no albo ona jest wczoraj, albo jest odmrożona, generalnie no nie będzie to dobre. I to jest taka polska rzeczywistość, wchodzisz, zamawiasz barszcz ukraiński, a ten kolor nie jest czerwony, to jest szare, te warzywa już tam już dogorywają, one się rozpadają, to jest niejadalne, powiedzmy sobie szczerze, to ciężko nawet samemu zjeść w domu, a nie mówiąc już o podaniu klientowi i żądaniu jakichkolwiek pieniędzy. To jest po prostu, no może być ten barszcz, ale niech on egzystuje sam, czyli albo ktoś bierze bulion, albo barszcz. I później na przykład, jeżeli nam się nie sprzeda, to nie wyrzucamy garnka barszczu, garnka pomidorowej, garnka rosołu, garnka i generujemy strat na x tam set złotych, tylko na przykład zostało nam pół garnka czegoś, czyli już ograniczyliśmy straty, nie? A patrząc, i tutaj idziemy do optymalizacji, patrząc na koszty i patrząc, co nam schodzi, kiedy, jak, możemy zaplanować, okej, ile tego barszczu nam trzeba tak naprawdę i kiedy, ewentualnie może go w ogóle wyrzucić, a może na pewnym etapie zostawić tylko rosół. Idziemy do czegoś, co dla ciebie też jest bliskie, czyli mamy bazy paragonów. Możemy patrzeć na historię. No jeżeli oczywiście. Widzimy, że i to jest zasada Pareto, czyli powiedzmy 20% produktów dostarcza 80% zysku, czy 80% obrotu, funkcjonuje. Najczęściej ona jest jeszcze pogłębiona. Klienci, z którymi ja pracuję, i zawsze to oznacza sprzątanie menu. Rekordzista ścięte menu o 80%. Za każdym razem jest obawa taka, ale przecież stracimy klientów, bo chcemy dać im wybór.
Natomiast efekt jest tego zupełnie odwrotny, dlatego że ludzie nie lubią bardzo dużego wyboru. Mamy problem z podejmowaniem decyzji. Tak. I oczywiście, i tutaj, tak jak powiedziałeś, specjalizacja jest ważniejsza od wszystko dla wszystkich, tak? Wszystkie tak, czyli nic dla nikogo w tym efekcie. Bo tutaj to, co też jakby mówisz jako gość, to też jest bardzo istotne, dlatego że przegrywamy kilka razy. Za duży wybór, problem z decyzjami. Za duży wybór, od razu klient, tak jak ty mówiłeś, klient skłania się do tego, że prawdopodobnie wiele rzeczy jest nieświeżych. No oczywiście. Kolejna rzecz, tracimy na stanach magazynowych. Kuchnia, procesy w kuchni są dłuższe, więc po prostu prościej, krócej. Tak jak no oczywiście. Nawet skupmy się dalej, zakończyliśmy temat zup, przejdźmy do tematu sałatek. No. I tutaj też jest w Polsce się dzieje tragedia, bo zawsze pokutuje ta sałatka Cezar. Jak widzę sałatkę Cezar, to po prostu to mnie trzęsie. To jest kolejna wada, że pojawiają się w Polsce mody. Jak ktoś wylansuje w jakiejś kuchni śniadaniowej modę na coś, to wtedy temat, ten koń jest ujeżdżany do zajechania, tak? Załóżmy, widziałem, ktoś rzucił temat tiramisu i wtedy cała Polska będzie gotowała tiramisu, chociaż nikt nie ma pojęcia, co to jest tiramisu i jak się powinno to robić. Pojawi się pana kota, wszyscy będą katowali pana kota. Dajmy sobie spokój, nie? To nie ma sensu najmniejszego. Czyli powiedzmy, tak samo z tymi sałatkami, powiedzmy, skupmy się na Włochach, okej? Okay? Mamy, jeżeli Włoch, zupa, jeżeli już jakakolwiek, to będziemy mieli tą minestronę i fajnie, bo to jest bardzo fajna zupa, niedroga, a jak jest dobrze zrobiona, to jest naprawdę smaczna, nie? Także idźmy dalej, no sałatka, niech to będzie zawsze zielona sałata, to jest standard we Włoszech, to jest na przykład w Szwajcarii standard, najtańsza sałatka to będzie zielona sałata i do tego mamy wybór dwóch sosów, francuski ciemny albo, znaczy francuski jasny albo włoski ciemny i tu na sosie balsamicznym, tak, i tu nie ma i od razu jest pomysł. Nie musimy od razu kupować czegoś w sklepie, możemy sobie zrobić taki sos firmowy. I na przykład, jak gość będzie bardzo zadowolony, możemy mu na odchodne dać troszeczkę tego sosu do domu. To nie jest duży koszt, a zawsze już jest coś ekstra, tak? Jeżeli gość pochwali, jakie państwo macie fajny sos, proszę bardzo, na odchodne karner, to dla pana, bo w domu pan sobie może przedłużyć przyjemność. Także to jest właśnie kwestia tej gastronomii, że w gastronomii paradoksalnie nie chodzi o kuchnię, tylko chodzi o nasze zadowolenie, szczęście, endorfiny w mózgu, które wydzielają się przy okazji zjedzenia czegoś dobrego w dobrym towarzystwie. To jest to, co Włosi, to mi oświecił jeden mój przyjaciel, powiedział, kiedy wino smakuje najlepiej. No nie kiedy jest najlepsze, tylko kiedy jest wypite w świetnym towarzystwie i to jest prawda. To jest prawda. Kiedyś wypiłem jedno wino bardzo tanie, Egri Bikaver węgierskie, razem wtedy z moją narzeczoną, a teraz z obecną żoną. Ja to smak tego zapamiętam do dziś, chociaż to nie była ani najwyższa półka, ani nawet średnia półka wina. Także tutaj, tu jest właśnie ten sens całego gastronomii, czyli człowiek, klient musi być zadowolony, a niekoniecznie na żarty. Dziękuję Ci serdecznie, Tomasz, dzisiaj za ten materiał i spojrzenie z perspektywy z jednej strony klienta, ale też no, przymierzyłeś się dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, do dużego zadania, bo przymierzyłeś się dzisiaj do otwarcia swojej restauracji. Także śmieję się troszkę, natomiast tak naprawdę to są bardzo cenne rzeczy, bo to jest część takiej pracy domowej, którą chcę, żebyśmy być może razem na tym kanale przepracowali, ale też żeby restauratorzy się zastanowili, czy być może nie jest to jeden z powodów, dlaczego czasami mierzą się z problemami. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Tomasz. Mam nadzieję, że to komuś się przyda i że nie będziemy tylko gadali sobie, a muzą, nie?